Szokujące, taką rolę odgrywa Polska w konflikcie Rosja kontra Ukraina. Szokująca wizja przepowiednia snowidza Często padają pytania, no właśnie, jaką rolę odgrywa Polska, jeśli chodzi o konflikt Rosja kontra Ukraina. O tym mówi Jasnoid Jackowski w swojej wizji przepowiedni. Jednak o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, jeśli chodzi o rolę Polski w konflikcie Rosja kontra Ukraina. No nikt nie podważa kwestii tego, że ma miejsce konflikt, tego, że Rosja zapadna, napadła na Ukrainę. Ukraina powinna i broni się dzielnie. Ukraina powinna być niezależna, niepodległa. No i jest tak, tylko po prostu musi wyprzeć te wojska rosyjskie. Ale właśnie często pojawia się pytanie, jeśli chodzi o rolę Polski. Polski w całej tej sytuacji. Tak wiemy, że przez Polskę no, transportowane jest mnóstwo sprzętu wojskowego na Ukrainę, że Polska pomaga obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski. Słusznie, tak, należy pomagać. Do Polski przyjechały kobiety, dzieci, tak, osoby starsze w podeszłym wieku. No, no, no to jest oczywista sprawa. takim o, osoby niepełnosprawne, takim ludziom należy po prostu pomagać. Mężczyźni powinni zostać na terenie ojczyzny i bronić kraju. Natomiast tak, jasnowidziac. Jaskowski mówi tutaj o triadzie, o trzech praktycznie państwach: Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Jasno i zadaje pytanie. Jaką ro rolę odgrywa Polska w wojnie ukraińsko-rosyjskiej Jasnowid Jackowski wraca do swojej wizji przepowiedni z 2021 roku, gdzie wtedy mówił na temat tego, że polski rząd na coś się zgodzi, na co nie będzie zgody społeczeństwa, na co społeczeństwo nie będzie się zgadzało, natomiast już nie będzie odwrotu do tej decyzji, a społeczeństwo dowie się dopiero o tym po fakcie. Ja wiem, że to jest skomplikowane, tak jakby to po prostu mówienie, natomiast w praktyce jakby to przełożyć na taki zwykły język, no to tak na przykład, no tylko oczywiście zachowując proporcje, tak, no bo ten przykład to jest taki przykład lek lekki, tak. No, ale tak samo jak na przykład żona, tak? Żona idzie na zakupy, robi jakiś drogi zakup, po czym nie informuje męża. Mąż się orientuje dopiero jak patrzy na stan konta, tak, że jest tam po prostu mniej pieniędzy, no i mówi: No, jak znikło na przykład tam 500 zł, a no, bo wiesz, tam mężu i tak dalej. No i się okazuje, że ona kupiła po prostu coś tam drugiego, tak? Torebkę i buty, czy jakąś sukienkę. Czyli można to się nie zgadzał. Ona podjęła taką decyzję, on się dopiero o tym dowiedział po fakcie. Gdyby wiedział o tym wcześniej, na no to by się nie zgodził. Podobna tutaj sytuacja, tylko oczywiście, no zachowujmy proporcje. Tak? Ten przykład jest lajtowy, to jest taki lekki przykład. Przecież ten mąż, no, po prostu po, po, po narzeka na tą żonę i przejdzie do, do normalnego, do, do życia normalnego. Tak? Tutaj jest inna sytuacja, bo tutaj są decyzje społeczne, decyzje polityczne. Decyzje, decyzje dotyczące bezpieczeństwa państwa polskiego. No i tutaj właśnie jasno jest, mówi w ten sposób: polski rząd zgodził się na coś, na co społeczeństwo. Nie wyraża zgody. Społeczeństwo dopiero się dowie o tym po fakcie, ale będzie już za późno, żeby podjąć inną decyzję. tak, No i społeczeństwo będzie mieć pretensje do władz polskich. No i Jasno jest mówi właśnie o tej trójce, a więc Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. No i Jasno jest mówi w ten sposób, czy Polska czasem nie wykonuje polecenia tych dwóch państw, a więc Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, no polecenia w jakimś stopniu wykonuje, tak bo Polska ze względu na położenie geopolityczne, to, że graniczymy z Ukrainą, to, że przez teren Polski transportowany jest sprzęt wojskowy, pociągi ze sprzętem wojskowym, eszelony i tak dalej, no to jest oczywista sprawa, no kto miałby to transportować, tak? Na, na Polsce jakby spoczywa to na barkach Polski e, ta kwestia, tak? Można powiedzieć logistyczna. No ale pytanie, czy Polska właśnie, e, bo tutaj można by powiedzieć w ten sposób, tutaj te trzy państwa, to ka, w, wkład powinien być proporcjonalny, tak? A więc tamte państwa powinny po prostu przekazać sprzęt wojskowy, też odpro, odpowiednio więcej, bo są one bogatsze. No, wydawałoby się tak: mamy Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Polskę, tak? Czyli Polska powinna jak najmniej sprzętu wojskowego przekazać? W całej tej trójki. Wielka Brytania troszeczkę więcej, a Stany Zjednoczone najwięcej. Proporcjonalnie do wielkości państwa, do budżetu państwa, tak? A Być może właśnie Polska, jeśli chodzi o te trzy państwa, została ona niechybnie wykorzystana właśnie w tym planie tak i więcej praktycznie tutaj przekazała. Znaczy mi ciężko jest powiedzieć, tak no nie chodzi o to, żeby kalkulować, że jeden czołg więcej Polska przekazała, czy tam 100 milionów złotych więcej, czy też mniej. Natomiast właśnie, jaką rolę tutaj Polska odgrywa, jeśli chodzi o ten plan i tych planty praktycznie, jeśli chodzi o te trzy państwa. No, i tutaj Jasnowic mówi w ten sposób, tak, czy Polska praktycznie nie wykonuje poleceń Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, że cały ciężar odpowiedzialności spoczywa na Polsce, tak, tutaj, że mogą być podejmowane decyzje prewencyjne w stosunku do tego, co może wystąpić, co może mieć praktycznie miejsce na świecie. Ja bym rozszerzył troszeczkę tą wizję przypowiedni, nie wiem, czy dobrze ją interpretuję, ale pytanie też jest takie, o tym na przykład jasnowizm, Jackowski nie mówił, czy zatem Polska miałaby przejąć rolę bufora, gdyby na przykład Rosja chciała dokonać odwetu czy na przykład ataku na NATO, czyli pierwszym krajem, który by Rosja zaatakowała, gdyby ten konflikt się rozszerzył, Rosja kontra Ukraina, rozszerzyłby się na Rosja kontra NATO, to pierwszym państwem, którym by celowała Rosja, byłaby właśnie Polska, czy Polska właśnie nie byłaby poszkodowana w takim kontekście. Nie wiadomo, o tym nie mówił Jackowski, e, o tym nie mówią politycy głośno, można w jakiś sposób na ten temat e, no, no tutaj y, polemizować. No bo z jednej strony mamy bazy wojskowe amerykańskie, które znajdują się na terenie Polski gdyby, no wiadomo, że Rosji nie zależałoby na Polsce jako samej Polsce, tak, żeby zniszczyć Polskę i tak dalej, ale żeby zniszczyć na przykład bazy wojskowe NATO znajdujące się na terenie Polski, tak, to mogłoby być celem dla Rosji. No więc to jest jakby kluczowa sprawa. Jest no jest też, mówi w ten sposób, od roku 2020 wszystko budowane jest na słowie strach, lęk, obawa w stosunku do tego, co nas czeka, przyszłość, wydarzenia, praktycznie tak, które nas czekają, to, co ma miejsce, wszystko jest budowane na słowach Strach, lęk i obawa. Następnie Jasnoic Jackowski właśnie mówi w ten sposób, że tak. Jeśli chodzi o te trzy państwa, więc Polskę, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, no bo tutaj kwestia, jakby licytacji, kto dał więcej pieniędzy, czy to, że Polska musi więcej pomagać, to jest jakby jedna sprawa, ale być może rzeczywiście tak, może doszło do takiego tajnego porozumienia, tajnego sojuszu, na co politycy się zgodzili, tak, że gdyby Rosja zaatakowała, to Polska by przyjęła, byłaby takim pierwszym praktycznie buforem, pierwszym takim państwem, które by przyjęło, atak ze strony Rosji. To, to jest ciekawe, to jest oczywiście moja interpretacja, bo to by się wiązało też z wizją przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, że polscy politycy, rząd ucieknie z Polski. No więc właśnie, być może doszło do takiego tajnego porozumienia przy stole, gdzie właśnie R Polska byłaby tym buforem bezpieczeństwa, byłaby tą barierą ochroną tak na autostradzie, przyjęłaby praktycznie całą tą falę uderzeniową na początku, jakby Rosja chciała zaatakować. W porę polscy politycy, polscy, polski rząd zostałby ewakuowany, dostałby gwarancję, że właśnie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone przyjmie polski rząd, żeby oni się ewakuowali. No bo wiadomo, Politycy dbają tylko o swój interes, tak, nie przejmują się społeczeństwem. No a czyli tak, byłaby sytuacja niebezpieczna, konflikt by się rozszerzył, polscy politycy ewakuowaliby się w, 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 w ciszy, tak, z Polski, i wtedy na przykład Rosja przypuściłaby atak na teren Polski. Szokująca sytuacja. No kto wie. No, by taka sytuacja nie miała miejsca, bo wtedy to by oznaczało, że Polska została przez polityków sprzedana, tak, że doszło do targowicy. No, by taka sytuacja nie miała miejsca. Oczywiście, to jest swobodna interpretacja, nie wiemy, czy tak po prostu jest, tak, no, ale sam fakt, jeżeli politycy zgodzili się na coś, na co społeczeństwo by się nie zgodziło, i na co społeczeństwo będzie mieć pretensje do polityków, ale nie będzie już można cofnąć tej decyzji, że no to, to, to nie jest kwestia jak na przykład podniesienie wieku emerytalnego, tak? No bo to społeczeństwo też, ma na przykład, wiadomo, że teraz ten wiek emerytalny został obniżony i tak dalej, ale to nie jest sytuacja taka, że no wiek emerytalny został podniesiony, społeczeństwo ma pretensje i na przykład y, tutaj tak, ale tej decyzji nie można cofnąć, no bo tam potem została cofnięta ta decyzja, czy obniżono ten wiek emerytalny, tak? To jest bardziej sytuacja poważna, bo w kontekście właśnie tych trzech państw. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i w kontekście właśnie, w kontekście wojny Rosja kontra Ukraina. No, dosyć ciekawa sprawa, gry politycznej układy praktycznie sojuszek, kto z kim, kto przeciwko komu, tak, no to ciekawa sytuacja. Niektórzy mówią w ten sposób, że Polska została wystawiona jako najsłabszy z całej tej trójki, no teoretycznie tak, tak, ale no to też jest ciekawe, bo na przykład jak była kwestia przekazania tych samolotów wojskowych. To strona amerykańska chciała przekazać te samoloty, ale strona amerykańska powiedziała: Ale to niech Polska podejmie decyzję, tak? Czy po prostu po, po, polska strona e, niech o tym decyduje, bo tam miały być po prostu samoloty, bas Polski przekazane, tak? A Polska nie chciała, prze, prze, jakby, podejmować tej sprawie decyzji, no bo to byłoby, bo to było, mogłoby rozsierdzić praktycznie stronę rosyjską, tak? Że strona polska przekazałaby fizycznie samoloty, samoloty, na przykład polskie ale żeby to było pod szyldem praktycznie tutaj NATO, tak, pod szyldem Stanów Zjednoczonych, a nie, że Polska wyrywa się z, szereg, z y, szeregu i przekazuje samoloty. To też jest ciekawe, że na przykład tam była wtedy praktycznie dyskusja na temat tych samolotów, a potem po prostu Polska, e, tej rzecznik rządu tak informuje, że przekazali tyle i tyle czołgów, tyle po prostu wyposażenia te słynne, tak, y, te, te po prostu, jak to się nazywają, te wyrzutnie pioruny, czy jakoś tak się nazywają, no więc, no to też jest ciekawe, czym się różni czołg, praktycznie od samolotu, tak? No takie samo zagrożenie. wiadomo że samoloty są dzisiaj bardziej precyzyjne, bardzo, bardziej są niezbędne podczas wojny. No, ale sam fakt, tak? No to też jest sprzęt wojskowy. No właśnie, jest ciekawcowy ciekawcowe na ten temat. Słuchajcie, to wszystko. się Pozdrawiam. Czy macie?